Włącz i zostań z nami. Pokój niech będzie z wami. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Niech światło Chrystusa Światło Chrystusa Chrystusa, Bogu nie będą dzięki. W tym duchu wsłuchajmy się teraz w zwiastowane przez diakona słowa radosnego orędzia paschalnego. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo, raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę.
owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Gasimy świece. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. Powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Gdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone, obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Cisza, jaka spowiła ziemię po celebracji liturgii męki pańskiej, jest idealnym czasem do refleksji, do zastanowienia się nad dziełami, jakich Bóg dokonał w historii ludzkości, w naszym życiu. Przede wszystkim w historii ludzkości, począwszy od stworzenia człowieka na swój obraz i podobieństwo, aż po zmartwychwstanie. Pomagają nam w tym czytania dzisiejszej liturgii, które ukazują stworzenie świata, człowieka i prowadzą nas aż do zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiaj rano w modlitwie brewiarzowej, czytając tekst starożytnej homilii na Wielką Sobotę, mogliśmy uświadomić sobie kosmiczny wymiar odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa. Kosmiczny, bo obejmujący cały świat i każdego człowieka. Tego, który żył przed przyjściem Chrystusa, który żył w czasach Chrystusa, który żyje obecnie i który dopiero się narodzi. Jezus swoim zbawczym dziełem objął każdego człowieka, każdego czasu. Oto fragment tej starożytnej homilii. Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka, cisza wielka, bo król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, by wyzwolić z bólu niewolnika Adama, wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie on, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Oto ja, twój Bóg,
który dla Ciebie stał się Twoim Synem. Zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem Cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Drodzy bracia i siostry, przytoczyłem ten tekst tej starożytnej homilii, ponieważ jest on głęboką refleksją nad prawdą wiary, ujętej w lapidarnej formule „stąpił do piekła”. Chrystus wyzwala przebywających w otchłani i pozbawionych oglądania Boga. Więc tych wszystkich wyzwala, którzy żyli przed Nim, zanim jeszcze Chrystus odkupił człowieka. Idzie do otchłani, ażeby ich wydobyć z tej otchłani. Nawet umarłym głoszono Ewangelię, napisze potem święty Piotr w pierwszym swoim liście. Mając właśnie na myśli tych, którzy żyli przed przyjściem Chrystusa, którzy pomarli, którzy znaleźli się w otchłani, a których zmartwychwstały Chrystus wyprowadza z otchłani do życia. Stąpienie do piekła jest całkowitym wypełnieniem ewangelicznego głoszenia zbawienia. Jest ostateczną fazą mesjańskiego posłannictwa Jezusa, rozciągającego się odkupieńczego dzieła na wszystkich ludzi, wszystkich czasów i wszystkich miejsc. Chrystus, drogi bracie, droga siostro, jest życiem, życiem nieprzemijającym. Ale dzisiejsza liturgia gromadzi nas właśnie także i po to, byśmy już świadomie, dobrowolnie, byśmy sami odnowili te zobowiązania. Poświęcona woda chrzcielna, ogień i paschał symbolizują nam dzieło odkupienia. Woda obmyła nas z grzechu. Ogień rozpalił miłość do Boga. Rozpali miłość także do bliźniego. A zapalony paschał to znak zmartwychwstałego Chrystusa. Ten znak ma nas prowadzić przez życie. Ten paschał to światło, ma oświetlać drogi naszego życia, ma oświetlać mroki naszego serca, ma rozjaśniać to wszystko, co ciemne w naszym życiu, co wiąże się z grzechem. To wszystko jest właśnie tą bogatą symboliką dnia dzisiejszego Wielkiej Soboty. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga, Ojca Wszechmogącego. Aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego jedynego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.